Letnie czytanie Władysław Kopaliński. Kot w worku, czyli z dziejów powiedzeń i nazw. Jabłko Newtona. Posłuchajmy naprzód, co napisał o nim angielski poeta romantyczny Byron w 10 pieśni Don Juana. Gdy Newton widział jabłko spadające z drzewa, ockniony ze swojej kontemplacji, znalazł, czego się ludzkiej przez tysiące lat nie udało znaleźć kalkulacji. Prawdę, że Ziemia to jest wirujące ciało powszechnej prawem grawitacji. I to jedyny był w świecie przypadek, że człowieka wzniosły jabłko i upadek. Odtąd jest płodna wynalazków gleba, człowiek maszyny ciągle nowe kleci i wkrótce parą do księżyca wzleci. O, trudno tu odmówić Byronowi zdolności trafnego przewidywania. Wydarzenie z jabłkiem było jednak trochę bardziej skomplikowane niż w przypadku Adama, Ewy i drzewa wiadomości w biblijnym raju. W roku 1665, kiedy Newton miał 22 lata, w południowej Anglii wybuchła dżuma i Uniwersytet w Cambridge został zamknięty. Dlatego Newton spędził półtora roku w domu, z dala od tradycyjnej nauki, w okresie, kiedy płonął żądzą wiedzy. W tym właśnie entuzjastycznym, młodzieńczym nastroju, siedząc pewnego dnia w ogrodzie swej matki, zobaczył spadające z drzewa jabłko. Do tego miejsca anegdota zgadza się z prawdą. Może nawet autentyczny jest nawet gatunek tego jabłka, kwiat kętu. Ale tu historyjka gubi istotę sprawy, bo to, co przyszło na myśl Newtonowi na widok spadającego jabłka, nie było ideą, że siła ciężkości musi je przyciągać do ziemi. Ta koncepcja jest starsza od Newtona. Uderzyło go natomiast przypuszczenie, że ta sama siła grawitacji, która sięga czubka jabłoni, może sięgać dalej, poza Ziemię i jej atmosferę bez kresu, w przestrzeń, może też docierać do Księżyca. I to była właśnie nowa myśl Newtona, że prawdopodobnie właśnie grawitacja utrzymuje Księżyc na orbicie okołoziemskiej. Newton zabrał się do obliczenia, jaka potrzebna by była siła Ziemi, zmniejszająca się proporcjonalnie do kwadratu odległości, aby utrzymać Księżyc, i porównał ją ze znaną siłą ciążenia na wierzchołku jabłoni. Te siły zgadzały się ze sobą. Mówiąc ściślej, na początku nie zgadzały się wcale i to spowodowało kilkunastoletnie opóźnienie sformułowania ostatecznego prawa grawitacji. Dopiero gdy astronom angielski John Flamsteed dostarczył Newtonowi nowych danych o Księżycu, prawo ciążenia zaczęło grać. Newton powiada lakonicznie: wyszło mi, że siły zgadzają się w znacznym stopniu. Tylko w znacznym stopniu. Podobieństwo jest nierozłączne z przybliżeniem, bo żadna analogia nie jest całkiem ścisła. W tym zdaniu Newtona mieści się już wiedza współczesna w pełnej zbroi. Wyrasta ona z porównania, które uchwyciło podobieństwo między całkiem różnymi zjawiskami, bo jabłko w sadzie i księżyc na niebie są od siebie tak odmienne w ruchach, jak to tylko możliwe. Newton dostrzegł w nich dwa objawy tego samego pojęcia – grawitacji. I to pojęcie, to połączenie jest aktem twórczym uczonego. Bo wszelki postęp w nauce to odkrywanie na każdym kolejnym szczeblu rozwoju nowego porządku, łączącego ze sobą rzeczy, których dotąd w naszym rozumieniu nic nie łączyło. Uczynił to Faraday, spajając ogniwem elektryczność z magnetyzmem, Clerk Maxwell, łącząc je ze światłem, Einstein, kojarząc czas z przestrzenią, masę z energią, drogę światła w pobliżu Słońca z lotem pocisku.